Identycznie wygląda sytuacja, jeżeli chcielibyśmy na przykład zagrywać na sprzedaż bitcoina. Na to więc otwieramy sobie transakcję, klikamy sobie plusika, zamiast Buy Limit wybieramy opcję Sell Limit i teraz dajmy na to cena 27200. 49 nas nie interesuje, tylko my na przykład chcielibyśmy zagrywać na spadek bitcoina, gdy ten osiągnie cenę 28 tysięcy. Więc spisujemy sobie w zakładce price 28 tysięcy, klikamy przycisk place i teraz MetaTrader 5 będzie oczekiwał, aż bitcoin wzrośnie do 28 tysięcy, żeby otworzyć. Transakcje na spadek ceny tego aktywa, więc nic się nie stanie, dopóki Bitcoin nie osiągnie ceny 28 tysięcy. Również możemy takie zlecenie sobie na przykład usunąć.